Witajcie kochani, Anna Krzyżanowska, terapeutka duszy. Po cudownej rozmowie z jedną z osób, która się ze mną skontaktowała i zadała mi pytanie na temat ciała bolesnego, jak to właściwie z tym jest, pomyślałam, że to jest taki fajny temat, żeby opowiedzieć o nim w filmiku, bo każdy z nas cierpi, tak? Edgar Tolle jakby był taką osobą pierwszą chyba, która zaczęła o tym mówić, że to nasze cierpienie ma postać energetyczną i nazwał to ciałem bolesnym w nas. I powiem Wam, że tą teorię oczywiście każdy z nas gdzieś, kto jest w rozwoju osobistym, w rozwoju duchowym, na pewno spotkał się z tym pojęciem ciała bolesnego i tą teorią, że w ogóle ból jest iluzją. Iluzją produkowaną przez nasz umysł. Ja to rozumiem, że nasz umysł bardzo dużo produkuje i on nam jakby faktycznie zaburza tę prawdę o nas, ta wewnętrzna narracja naszego umysłu. Natomiast ja sobie tak dawno temu już uświadomiłam i zadałam sobie w ogóle pytanie, czy samo to uświadomienie sobie, że ból jest iluzją, powoduje, że ja odczuwam ten ból mniej. No i niestety okazało się, że wcale mi to nie pomaga. Tak? Czyli sama świadomość tego, że ból nie jest realny, że to jest zazwyczaj tylko wspomnienie, tak, które płynie z naszego ciała bolesnego. I sobie pomyślałam, no dobrze, to teraz czy ja całe życie chcę cierpieć i mieć gdzieś z tyłu głowy przeświadczenie, że to jest tylko iluzja. Iluzja, która tak naprawdę w tej rzeczywistości pokazuje mi się bardzo niekomfortowo. I kiedy zgłębiałam temat ciała bolesnego, kiedy rozpatrywałam to faktycznie, gdzie to wszystko jest zapisane, ja zawsze szukałam sposobu na to, nie żeby nauczyć się żyć z bólem, nie żeby nauczyć się żyć z cierpieniem, tylko żeby to cierpienie z siebie uleczyć, uwolnić, wyczyścić, jakby to nazwać. Na pewno jest to coś, co nie jest mi potrzebne. Na pewno nie jest to coś, co mi sprzyja, na pewno nie jest to coś, ok, dzięki temu ja bardzo dużo przepracowałam, zgłębiłam siebie, to była niezwykła droga i prawdopodobnie potrzebowałam, a nawet nieprawdopodobnie, a na pewno potrzebowałam tych wszystkich doświadczeń, które spotkały mnie w życiu. Natomiast sama świadomość tego, że ja będę ten ból odczuwała do końca życia, a tylko miała świadomość, że jest iluzją, jakoś nie działała na mnie w sposób przynoszący ukojenie. I jak wiecie, ja pracuję z emocjami w sesjach. Ja jakby opracowałam pewnego rodzaju metodę, kiedy zrozumiałam, że na własnym przykładzie, bo wiecie, że ja cały czas mówię o własnych przykładach, tak? Tutaj nie chcę zdradzać jakby za bardzo. Czasami jak klienci mają fajne takie jakieś przypadki, to o nich mówię. Natomiast zazwyczaj opieram się o swoje doświadczenia, ponieważ one były całkowicie od samego początku motorem do mojej zmiany mojego otwarcia się, tak, i szukania odpowiedzi. I właśnie cierpienie było jedną z takich dziedzin, którą postanowiłam zgłębiać bardzo, bardzo głęboko i jakby specjalizuję się właśnie w uwalnianiu trudnych emocji. I teraz, kiedy przeczytałam na temat tego, że ból jest tylko w naszej głowie, to znaczy, no, że jest iluzją, tak? Później Edgar Tolle napisał w swojej książce Potęga teraźniejszości, że ciało bolesne jest zapisem wszystkich naszych cierpień i jakby jest zapisem energetycznym w naszej przestrzeni, tak? W naszych ciałach subtelnych. I to bardzo ze mną tak jakby zarezonowało, bo zrozumiałam wreszcie, że to cierpienie nie jest jakby wymysłem, tylko jest fizycznym, energetycznym bytem, jak nazwał to Edgar Tolle. I o ile to bardzo ze mną się połączyło, że faktycznie ja odczuwałam moje cierpienie, te nagromadzone trudne emocje jako taki wręcz fizyczną obecność we mnie. To cierpienie i ten ból były takie silne we mnie, że ja się zastanawiałam, że to jest w ogóle niemożliwe, żebym ja sobie to tylko wyobrażała. Natomiast kiedy zaczęłam zgłębiać ten temat, pracować ze sobą, a później pracować z ludźmi, ja już miałam pewność, że wszystkie nasze traumy, wszystkie nasze trudne emocje, wszystkie nasze niekorzystne tak jakby przekonania, które są zapisane w postaci emocjonalnej, są właśnie, stanowią nasze ciało bolesne. Czyli tak jakby wczepiają się w nasze ciało subtelne, nasze ciało emocjonalne. I teraz, kiedy uświadomiłam sobie, że będąc bardzo zranionym, mamy tych utknięć, tych ran w tym ciele naszym emocjonalnym dużo,
one właśnie stanowią ciało bolesne, tak zwane, przez Edgara Tolle nazwane, i ja sobie uświadomiłam, no dobrze, to teraz my mamy tych mnóstwo tych miejsc, tych zranień i teraz co z tym zrobić, tak? Nie odwracać się, to na pewno to, co Edgar Tolle mówi, popatrzeć, przejąć kontrolę, uświadomić sobie, że cierpię. Dobrze, to samo uświadomienie sobie tego, że widzę to cierpienie, praktykowałam, nadal nie przynosiło ulgi. I pewnie Wy również praktykujecie i na dany moment, kiedy ja uszanuję tą emocję, która się we mnie pojawia i pozwolę jej się wyrazić, pozwolę jej się zamanifestować, pozwolę jej jakby trwać w danym momencie, kiedy ja potrzebuję, to okej, faktycznie to przynosi mi ulgę, faktycznie odczuwam, że ta emocja się uwolniła, ale za jakiś czas różne sytuacje powodują, że znowu wracam do tego samego bólu. Czyli tak sobie pomyślałam, no coś tutaj jest nie halo i to tak według mnie, ja tak nie chcę, tak? Ja, okej, ja to rozumiem, ja pozwalam za każdym razem, kiedy czuję trudne emocje, pozwalam im się zamanifestować we mnie, z wielkim szacunkiem je przyjmuję i utulam, ale nadal nie chcę całego życia spędzić na to, że w każdych trudnych momentach, w takich sytuacjach, których czasami najmniej się spodziewam, w reakcji na jakiegoś człowieka, w reakcji na jakąś sytuację, czasami my nie mamy takich możliwości, żeby, wiecie, zamknąć oczy i pozwolić sobie doświadczyć tych emocji, więc musimy je gdzieś tam upchnąć, no bo jesteśmy w pracy, bo jesteśmy, nie wiem, gdzieś tam wśród ludzi, bo prowadzimy samochód na przykład, no są różne momenty w naszym życiu, nie zawsze jesteśmy w stanie to fizycznie jakby pozwolić sobie przeżyć, więc stwierdziłam, że to jest niemożliwe, że to jest jedyna metoda, że to tak jest, że ja po prostu za każdym razem, kiedy ktoś naciśnie na ten guzik, to będzie mi odpalał, a ja będę musiała sobie, okej, ja zawsze pozwalam przepłynąć tym emocjom, ale ja zaczęłam szukać sposobu, żeby tych emocji jakby zrozumiałam, że gdzieś one skądś płyną. Że jest gdzieś źródło tego, że pewne sytuacje, pewne osoby, pewne słowa triggerują mnie do tego, że ta emocja we mnie znowu się rozbudza, znowu się uaktywnia, tak jakby, wiecie, wybucha czasami, bo czasami to są takie drobne emocje, takie subtelne, a czasami to są naprawdę takie emocje, które, wiecie, rozrywają nas wewnętrznie. Macie takie poczucie, że niby się nic wielkiego nie stało, ale wtedy my w ogóle nawet świadomym umysłem nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Okej, fajnie, jak pisze Edgar Tolle, kiedy my jesteśmy w pełnej świadomości tego, co się teraz, w tym momencie zadziewa i że ja widzę, że mi nic nie zagraża, że to wcale nie jest koniec świata w tym momencie, tak? Że ja nadal żyję, nadal funkcjonuję, mam za co żyć, tak? Mam gdzie mieszkać, żaden dramat, teoretycznie żaden dramat się nie wydarza, ale ja wybucham ta eskalacja emocji we mnie jest tak duża, że ja wybucham z taką siłą, że ja nie panuję, tak? Że to mnie obezwładnia. Ja szukałam, wiele lat szukałam odpowiedzi, skąd się to bierze, co jest przyczyną, i jak można to ciało bolesne uzdrowić. Czyli jak można, okej, wypuszczanie tych emocji, miałam takie poczucie, przynosi ukojenie, ale tylko na moment. Czyli to jest tak, jakbyście, wiecie, gotował czajnik. I kiedy ta woda się gotuje, to tworzy się bardzo dużo pary. I ta para wylatuje przez gwizdek. Jak jest jej jeszcze więcej, to zaczyna wywalać pokrywkę. W czajnikach, które miały pokrywki. Już teraz to pewnie się rzadko spotyka. Ale dlaczego o tym mówię? Bo my owszem, dając uwagę, zdejmując nawet tą pokrywkę i pozwalając tej parze się uwolnić, super, to przynosi ulgę, tak? To już nie ma zagrożenia wybuchu. Ale ta woda nadal się bąbluje, nadal się gotuje, nadal się pobudza i ja chciałam znaleźć miejsce, gdzie ja mogę ten ogień pod tym czajnikiem wyłączyć. Bo kiedy ja tam wyłączę, to ta woda się przestanie bąblować. I ja jestem przekonana, oczywiście mogę się mylić, bo to są moje doświadczenia, tak? Gdzieś moje wnioski na podstawie pracy ze sobą i pracy z moimi klientami i na podstawie tego, czego się nauczyłam i co tam zgłębiałam na tej mojej ścieżce. Natomiast ja jestem przekonana, że rany i ból w ciele bolesnym są niewyrażoną biologiczną naszą agresją albo naszymi biologicznymi
emocjami, które powstały w wyniku całkowitego jakby odruchu na sytuacje, które nas spotykały. One nie były analizą logicznego umysłu, tak? Czyli nie powstały w wyniku tego, że ja zostałam skrzywdzona i ja sobie siadam i tak, to było nie fair, to było niesprawiedliwe. Nie. Nasz organizm jest wyposażony w całą maszynerię hormonów, całe bogactwo. Ja z wielkim podziwem analizuję nasze biologiczne ciała, ponieważ one mają niezwykłą mądrość. One mają niezwykłe też rozwiązania. Teraz, jeżeli w nas zadziewa się, to znaczy doświadczamy krzywdy, to nasz organizm tak to interpretuje. Oczywiście każdy może zinterpretować to inaczej, ale są pewnego rodzaju odruchy biologiczne. I o ile nasz instynkt samozachowawczy czasami albo bardzo często, szczególnie w dzieciństwie, wygrywa, spychając te odczucia krzywdy i niesprawiedliwości. Podam tutaj przykład rodzica, który nas krzywdzi. Natomiast my biologicznie, nasza wewnętrzna mądrość, bo dziecko tego nie robi świadomie, natomiast nasza biologiczna mądrość naszego ciała nam mówi, okej, to co się dzieje jest nie fair, on nie powinien, tak, czy tam to jest krzywdzące, że na przykład cię bije jako dziecko, twój rodzic, ale ty biologicznie masz w sobie pewną mądrość, która mówi, ok, ale bez tego rodzica ty nie przetrwasz. Więc musimy z tym coś zrobić, z tym bólem, z tym cierpieniem, którego doświadczasz. Bo jeżeli ty się teraz sprzeciwisz, albo uciekniesz, albo staniesz w swojej obronie, to zagraża ci to, że stracisz życie. A nasz gadzi mózg, nasza właśnie ta mądrość biologii, której głównym zadaniem jest przetrwanie naszego bytu, tak? Przetrwanie naszego gatunku też. Więc ona zrobi wszystko, ta nasza mądrość biologiczna, żeby ciebie zachować przy życiu. Czyli bardziej zagrażające jest to, kiedy ty zostaniesz bez rodzica, niż to, że ten rodzic cię krzywdzi. Ale z tą krzywdą coś się dzieje. Coś musi się wydarzyć z tymi wszystkimi emocjami, które biologicznie w nas się zadziewają. I teraz, według mnie, każda ta traumatyczna sytuacja, każde to traumatyczne doświadczenie, każde to skrzywdzenie, i one mogą być bardzo różne, to ja nie mówię, bicie jest takim ekstremalnym jakby przypadkiem, ale obrazuje bardzo, bardzo dobrze, tak? Ale to mogło być zaniedbanie, porzucenie, to mogły być najróżniejsze emocje, które w dziecku się rozbudziły i ono, żeby przetrwać, musiało je gdzieś zepchnąć. Tak? Musiało się od nich odseparować. I według mnie właśnie wtedy zachodzi ten proces, że wszystkie te trudne momenty, których my w danej chwili nie możemy pozwolić sobie przeżyć prawdziwie, spychamy i ono się montuje jako rana w naszym ciele bolesnym. Bo każde zranienie tak naprawdę zostawia ślad. To nie ma tak, że nie wiem, ktoś skrzywdzi dziecko i to dziecko sobie jakby zbagatelizuje. To biologia nie bagatelizuje. Właśnie biologia robi zapisy, tylko tam jest przewartościowanie, co jest dla mnie korzystniejsze, żeby przetrwać. Czy to, że ja stanę w swojej obronie i powiem, co jest absurdalne w ogóle. Wiadomo, oczywiście dziecko takiej decyzji nie podejmie, bo dziecko wie, że bez rodzica nie żyje. Nie może powiedzieć, ja się wyprowadzam, bo ty mnie źle traktujesz. Ale już dorosły tak powie. I myślicie, że dlaczego dziecko właśnie wtedy, dlaczego dziecko nie mogłoby czegoś takiego powiedzieć? Bo nie przetrwa, po prostu. I tam biologia już zadziałała na tyle, żeby przewartościować, co jest korzystniejsze dla tego dziecka i w tym kierunku jakby poprowadzić jego reakcję. Co nie zmienia faktu, że ta reakcja na krzywdę nie wyparowała, nie zniknęła. Zapisała się gdzieś i według mnie właśnie zapisała się w naszym ciele subtelnym, czyli w naszym ciele emocjonalnym. I z tego tworzy się twór zwany ciałem bolesnym. Edgar Tolle to w ogóle uważa, że jest to jakby odrębny byt, który karmi się naszymi trudnymi emocjami. I troszkę to tak jest, że ja mam poczucie, że kiedy jesteśmy utknięci w roli ofiary, bardzo mocno pielęgnujemy ten ból, tak? Czyli to ciało bolesne jako twór odrębny, co nie do końca ze mną tutaj się jakby aż tak
może utożsamiam z tym. Natomiast ja wiem jedno, że kiedy ja cierpiałam, miałam takie dziwne poczucie, że to sprawia mi przyjemność, pewnego rodzaju przyjemność, albo wręcz, że jestem uzależniona od czucia trudnych emocji. I być może wiele osób z Was również ma takie poczucie, że jak jest za długo dobrze, to my potrzebujemy z jakiegoś dziwnego powodu znów poczuć to cierpienie, że znów nas tam zabiera, że znów chce się coś przypomnieć, że znów się wkręca coś, co będzie w naszej głowie się mieliło i nas jakby odciągało od tego spokoju, że niby nic się nie dzieje na zewnątrz, życie płynie sobie spokojnie, w miarę wszystko się układa, natomiast z jakiegoś dziwnego powodu zabiera nas do tego punktu, w którym, tego punktu cierpienia. I kiedy ja badałam, dlaczego mnie tam zabiera, dlaczego mnie nie chce odpuścić, ja już się tyle wypłakałam, tak? Tyle nawypuszczałam, tyle nauwalniałam, tyle jakby pozwalałam sobie w tym być, ale kiedy uświadomiłam sobie, że ja tylko podnoszę pokrywkę albo z tego gwizdka wypuszczam tą parę, żeby nie zwariować, to ten ogień pod tym czajnikiem cały czas jest zapalony, tak? I tam cały czas pobudza się. Różne sytuacje powodują, że ten ogień się podkręci nagle i tej pary staje się, czyli tych emocji staje się dużo więcej i z tego gwizdka albo tą pokrywkę nam wywala w powietrze. Kiedy sobie uświadomiłam, że woła nas tam i wzywa mnie, tak? No bo mówię, ja to trenowałam na sobie głównie, później pracuję w ten sposób z klientami, ale najpierw to ja wszystko zgłębiałam jakby na sobie. Uświadomiłam sobie, że mnie tam wzywa nie bez powodu. Ja to mówię w wielu swoich filmach, że my jesteśmy wzywani tam, żeby mogła opowiedzieć się pewna historia, żeby mogła opowiedzieć się pewna krzywda, żeby ona wreszcie mogła jakby dokończyć się. Czyli żebym ja mogła tam w tamtej sytuacji, gdzie to zranienie powstało, gdzie ta trudna energia się we mnie wytworzyła, żeby ją wypuścić do końca, żeby uzdrowić to miejsce we mnie, ta historia musi się opowiedzieć do końca. Ja zauważyłam po sobie, że kiedy zaczęłam wracać do tych miejsc i tam jakby pisałam nowy scenariusz, ale przede wszystkim odreagowywałam, pozwoliłam sobie naprawdę czuć wściekłość, naprawdę czuć żal, a nie tylko biernie się temu żalowi czy tej złości przyglądać, tylko pozwoliłam sobie naprawdę opowiedzieć tę historię do końca. Co wiele osób prawdopodobnie zaneguje i powie, że nie powinnam karmić się tymi trudnymi emocjami, ale kiedy one mają na celu opowiedzenie i dokończenie tej historii, to wiecie, co się okazało? Że bardzo często ja już nigdy nie zostałam zabrana do tego miejsca. Czyli tak jakby w moim ciele bolesnym ta rana się wygoiła, wygasiła. Czyli tam ten płomień, który podgrzewał cały czas ten czajnik z wodą, on wygasł. I kiedy wygaśnie, to w tym momencie mnie już nigdy więcej tam nie zabrało. I ja nie musiałam już nigdy więcej spotykać się z tamtym bólem, z tamtym miejscem i nie musiałam obserwować go, tolerować, dawać mu przestrzeń. Po prostu ta część mnie zaczynała, tak jakby się wygoiła, tak jakbym wyrzuciła sobie kamień z mojego plecaka, który na swoich plecach dźwigam, albo właśnie z tego ciała bolesnego, tak jakbym usunęła jakiś ciężar. I kiedy ja sobie uświadomiłam, że im częściej ja do tych miejsc powracałam, kiedy pozwalałam sobie na przeprowadzenie tego procesu odreagowywania biologicznych emocji i uzdrowienia, wypowiedzenia, dokończenia, to moje ciało bolesne zaczęło oddawać, wypuszczać i się uzdrawiać. A wiecie, jaki jest efekt tego, że nasze ciało bolesne odpuszcza? Taki, że przez nasze ciała subtelne, przez nasze życie przepływa więcej energii. Bo te kamienie, te rany nie blokują już tego miejsca. Nie blokują nas, nie blokują tego przepływu. I kiedy coraz więcej tego z siebie powyrzucałam, pouzdrawiałam, pozamykałam tych tematów, to jakość mojego życia się zmieniła. I cały czas się zmienia. Wtedy, kiedy ja nie muszę tracić energii na dźwiganie tych ran, tak, na opatrywanie ich, nie muszę tracić energii na to, żeby właśnie dawać tym emocjom swoją uwagę, obserwować je, kontrolować też po części, tak, żeby one nie kontrolowały mnie, ja zaczęłam odczuwać coraz więcej spokoju.
coraz większe panowanie mam jakby na życie, nad życiem, mam coraz więcej uważności w tym życiu, mam coraz więcej odwagi w tym życiu, tak? Bo wszystko to, co mnie blokowało, no nie wszystko, bo to jest proces, tak? Ja cały czas w tym procesie jestem, ja cały czas o tym opowiadam, że to się tak nie kończy, że za chwilę, wiecie, że jeżeli oczekujecie, że kiedyś przyjdzie taki moment pełnej szczęśliwości, czyli że wy osiągnięcie taki stan, że już nic nie będzie do zrobienia. Ja zawsze się śmiałam, to wtedy trzeba się ładnie ubrać i położyć do trumny, bo już nas tutaj właściwie po co tutaj być, tak? Więc ten proces trwa, ale mi przez ten proces przechodzi się dużo łatwiej, a poza tym tego już jest dużo mniej, czyli dużo rzadziej przechodzą takie momenty, z którymi ja tak muszę się mocno zmierzyć, które mnie tak mocno rozwalają. Ale też uczulam, bo są takie tematy w nas, gdzie nie wystarczy dojść tam raz, zajść, opowiedzieć tę historię, wypuścić ten ładunek, tak, zablokowany. Natomiast są takie właśnie sytuacje, takie głębokie zranienia, które spowodowały, że w tym samym jakby miejscu, bo ja sama miałam takie miejsca, gdzie zabierało mnie pomimo pracy z tym miejscem, zabierało mnie po raz kolejny i po raz kolejny. Tylko ja sobie uświadomiłam, że kiedy ja tam idę i słucham siebie, co ja tam chcę sobie opowiedzieć, co tam się tak naprawdę wydarzyło, to okazywało się, że ta sama sytuacja zapisała się we mnie, czyli moja interpretacja, moja biologiczna interpretacja tego była wielowymiarowa jakby. Czyli na przykład, kiedy doświadczyłam przemocy ze strony ojca, to ja sobie potrafiłam zrobić zapis, że jestem niekochana, tak? I teraz mnie tam zabiera, ja czyszczę to, wyrażam to, odreagowuję. Za jakiś czas znowu zabiera mnie do tej samej sytuacji, kiedy byłam, tak? Dokładnie do tej samej sytuacji. Ja odkrywam, że ja tam jeszcze uwierzyłam w to, że jestem nic nie warta, bo jeżeli ktoś najbliższy mi wyrządza mi krzywdę, to znaczy, że no widocznie ja nie jestem warta. I okazało się, że ja w to miejsce musiałam trafić jeszcze kilka razy i za każdym razem odkrywałam nową rzecz, która tam się zapisała. I ja się zastanawiałam, dlaczego ja nie mogę trafić, przepraszam, w to miejsce i oczyścić wszystkiego naraz. No niestety czasami tak jest, że ładunek emocji, który tam jest nagromadzony, byłby tak duży, że ja bym tego mogła nie wytrzymać. I dlatego też mamy takich wewnętrznych ochroniarzy, ja się śmieję, że pozwoli się nam zobaczyć i doświadczyć tylko tyle, na ile jesteśmy na dany moment gotowi, tak? I dlatego czasami moi klienci, ja sama miałam takie poczucie, może czy to się kiedyś skończy, ale wierzcie mi, że jeżeli czujecie nadal trudne emocje związane z tą samą sytuacją, to tylko oznacza, że to było tak trudne, że zapisało się na wielu warstwach i teraz od was jakby zależy, czy wystarczy wam cierpliwości, żeby wszystkie te warstwy przytulić, wszystkimi się zaopiekować, wszystkie jakby otoczyć swoją opieką, empatią, tak, osoby dorosłej, żeby tam siebie w tym miejscu tego dramatu, którego doświadczyliśmy, za każdym razem tam być sobie. Na tym właśnie polega miłość do siebie, że jeżeli dziecko moje na przykład, tak, czegoś nie lubi i się z czymś męczy, to ja choćbym mówił mi to już po raz setny, to ja nadal z wyrozumiałością będę go wspierać w tym. Tak? Nie powiem mu, bo to jest tak samo, jakbyśmy, wiecie, małemu dziecku, które nie nauczyło się chodzić w trzech podejściach, powiedział, dobra, to ty już nie chodź, bo się nie nadajesz. No nie, będziemy to dziecko wspierać w każdej porażce, w każdym upadku tak długo, ile trzeba będzie. I nie wiemy, czy to będzie, ja wiem, że są rodzice, i tu też przestrzegam właśnie, którzy wymagają od swoich dzieci, bo tam Janek już czyta, to ty też już powinieneś czytać. No nie. Bądź dobrym rodzicem dla swoich dzieci i daj temu dziecku przestrzeń i czas, żeby we własnym tempie się rozwijało. Wspieraj, nie naciskaj, bo to się zazwyczaj też odwrotny skutek dostaje, ale w ten sam sposób podchodź do swojego, tak, zranienia. Tyle razy, ile cię tam zawoła, tyle razy tam pójdź. Ale pójdź i nie tylko właśnie wypuść te emocje, bo mówię, to może być wtedy, to jest niekończąca się historia. Tak? Jeżeli my tylko dajemy upust i obserwujemy, czasami tak jest, że faktycznie te emocje, kiedy damy im uwagę i przeżyjemy je w sposób świadomy, one znikną i już nie wrócą.
ale jeżeli, ja nie mówię, że, broń Boże, nie mówię, że to nie jest metoda, ale jeżeli Ciebie zabiera w jakieś miejsce, znowu i znowu i znowu i znowu, to ja Ci gwarantuję, że samo wypuszczanie emocji, to spędzisz lata nad tym i niewiele to zmieni, tak? Będzie Cię cały czas tam zabierało. A dlaczego? Dlatego, że to miejsce krwawi. Ono domaga się uzdrowienia. I samo tylko wypuszczanie i przyklejanie plastra niestety tej rany nie zagoi. Więc polecam jakby taką otwartość na siebie, żeby pomóc sobie zrozumieć to ciało bolesne w nas i nie przyjąć jako fakt, że ja już tak mam i do końca życia ja już tak będę miała i ja po prostu muszę się nauczyć to akceptować, obserwować i nie dawać temu nad sobą kontroli, to ja mam takie poczucie właśnie po sobie chociażby, tak, że jeżeli ja wreszcie się nie zaopiekuję tym miejscem w sobie, które mnie tak wzywa, to ta historia się nigdy nie skończy. To ja będę musiała właśnie nauczyć się tego, że będę cierpiała i będę sobie uświadomiała, że to jest tylko iluzja, bo przecież teraz nie cierpię, no bo teraz tutaj z Wami siedzę na przykład, jestem dorosła i moje życie wygląda już całkowicie inaczej, prawda? I to faktycznie na świadomość, na zdrowy rozsądek zgadza się. I każdy z Was, który teraz doświadcza cierpienia, jak Wam się zapytam, tak, co tak naprawdę się dzieje w Waszym życiu teraz, fizycznym, tu, w tej teraźniejszości, no nic się nie dzieje. Co nie zmienia faktu, że Wy odczuwacie ból i cierpicie. A skąd jest to cierpienie? No nie z tego punktu tutaj, bo tutaj się nic nie dzieje. Tutaj jest, no może nie taka piękna pogoda, ale jest, tak? Jest bezpiecznie, jest spokojnie, jestem najedzona, jestem wypoczęta. Nic się nie dzieje. A czemu cierpię? Dlaczego zalewają mnie trudne emocje? No właśnie, one mają gdzieś źródło, one skądś płyną. I tak długo, jak my nie znajdziemy tego źródła, będziemy tylko musieli przyzwyczajać się do myśli, że ten ból jest iluzją, bo on jest iluzoryczny, jak patrzymy na to z pozycji teraźniejszości. To jest iluzja, bo mi się tutaj nic nie dzieje, ale nie zmienia to faktu, że moje ciało bolesne krwawi. I właśnie tak jak pisał Edgar Tolle, że ono się domaga wręcz tych trudnych emocji, że ono się nim karmi, że ono się jakby dzięki nim też funkcjonuje. Ja bardziej podchodzę do tego w ten sposób, że po prostu rany w nas krwawią. I one wcale nie jestem pewna, czy to nasze ciało bolesne ma jakby intencję tego, żeby właśnie karmić się trudnymi emocjami i dlatego wyszukuje te sytuacje, które nas pobudzają do tych trudnych sytuacji, do tych trudnych emocji. Ja bardziej jestem zwolenniczką myślenia, że życie przynosi mi te trudne sytuacje, żeby mnie dotknąć w to miejsce i powiedzieć wreszcie ulecz to w sobie. A nie życie przynosi mi tę sytuację, żeby mnie pobudzić, żebym ja była cały czas na, że tak powiem, w kurwie, tak? Czy na takim pobudzeniu, na takiej agresywności w sobie, na takiej złości, żeby nakarmić moje ciało bolesne, tak jak mówi Edgar Tolle. Ja nie jestem zwolenniczką myślenia tego, że ja muszę karmić w sobie tego, wiecie, złego wilka, tak? Bo jest dobry i zły i to od nas zależy, któremu dajemy uwagę, ale jeżeli nas do tego trudnego ciągnie, to nie dlatego, że my jesteśmy masochistami i mamy ochotę siebie, bo czasami można to w ten sposób postrzegać, że ludzie to się uwielbiają taplać w tym. I ja również miałam taki moment wiele, wiele lat temu, to był przełomowy moment w moim życiu, kiedy ja w te moje doły tak się wkręcałam, kiedy miałam depresję, kiedy miałam takie poczucie, że właśnie tam się czuję dobrze, tam się czuję bezpiecznie, wtedy, kiedy w tej rozpaczy po prostu zakopuję się w moim dole już hektar czy no, kilometr pod ziemią. I to był taki przełomowy moment, kiedy ja sobie uświadomiłam, że albo coś z tym zrobię, albo to zmienię, albo powinnam się zabić, bo moje życie nie ma sensu, bo tak dalej nie chcę. Nie chcę czerpać cierpienia, to znaczy takiej potrzeby mieć cierpienia i czerpać z tego jeszcze jakiejś satysfakcji, takiego poczucia. To mi dawało poczucie bezpieczeństwa. To było takie absurdalne, jak ktoś by popatrzył na to, ale kiedy ja cierpiałam, ja czułam się taka, jakby to powiedzieć, tak naturalnie, tak w domu. Ale uświadomiłam, wtedy podjęłam decyzję, albo coś z tym robię i to zmieniam,
albo ja nie chcę czuć się w domu wtedy, kiedy cierpię. Tak? Bo widzicie, to też jest paradoks, że ja w moim domu, tak, cały czas miałam takie wewnętrzne, głębokie poczucie cierpienia. I to faktycznie był mój dom, to było moje dzieciństwo. Tak? Ja ukrywałam to, że płaczę, to, że jest mi źle, ja nigdy nikomu nic nie powiedziałam, bo mi nie wolno było tak naprawdę mówić, nie wolno mi było czuć, więc ja to wszystko musiałam doświadczać gdzieś wewnątrz siebie i to było moim domem. Tak faktycznie wyglądał mój dom. Dlatego później, jak byłam już dorosła, tak, miałam te 20 kilka lat, to dla mnie wracanie do tych trudnych emocji było powrotem do domu, do czegoś, co doskonale znałam, co było mi bardzo bliskie i dlatego to było moją tożsamością na tamten moment. Tylko ja zadałam sobie pytanie, czy ja naprawdę chcę, żeby cierpienie było moją tożsamością, żeby było prawdą o mnie, żeby było moim domem. I wtedy uświadomiłam sobie, że nie chcę, więc albo coś z tym zrobię, albo się zabiję, bo nie chcę takiego życia, po prostu nie chcę. I uświadomienie sobie tego, że ja mogę z tego wyjść, też po to ja te wszystkie filmiki nagrywam, żeby Wam pokazać, że z tego, to musi być Wasza wewnętrzna decyzja. Zadajcie sobie pytanie, czy Wy chcecie w tym miejscu, pomimo tego, że tam się czujecie komfortowo w pewnym sensie, ale czy Wy chcecie, żeby Wasze życie tak wyglądało? Jeżeli nie chcecie, to trzeba coś zrobić. I możecie właśnie albo się przyzwyczajać do tego cierpienia i nauczyć się z nim żyć, albo możecie zacząć uzdrawiać swoje ciało bolesne poprzez jakby uzdrawianie tych miejsc. Jest ich dużo prawdopodobnie. Jeżeli bardzo cierpicie, to macie dużo tych ran w sobie. Ale to lepiej te rany pomału, chociaż jedną po drugiej, pomału, spokojnie wygajać, według mnie, niż przyzwyczajać się do cierpienia. To jest moja opinia. Oczywiście każdy wybierze w życiu to, co chce. Ja tylko pomyślałam, że ten temat ciała bolesnego może pokazać i uświadomić, że z cierpieniem wcale nie trzeba żyć. W tym sensie, że można wybrać inaczej. Szczególnie wtedy, w takich sytuacjach, wiecie, kiedy tak naprawdę nic teoretycznie się nie dzieje, bo jeżeli ktoś na przykład choruje i cierpi w wyniku choroby i to cierpienie jest fizyczne, no to tutaj jakby to już jest zupełnie inna historia. Ja tutaj mówię o cierpieniu emocjonalnym, psychicznym. To jest troszeczkę nasz wybór, ale tak długo, jak to płynie z tego zranienia, to właściwie to nie jest nasz wybór, tylko to jest nasza potrzeba, żeby wreszcie się z tym spotkać, te emocje. Wiecie, ja troszeczkę może podam przykład. Popatrzcie, kiedy nasze ciało dostanie jakąś truciznę, czyli na przykład zjemy coś, co było stare, nie wiem, zepsute, gdzieś toksyczne, co robi nasze ciało? Nasze ciało momentalnie chce się tego czegoś pozbyć i albo zaczynają się wymioty, albo jest biegunka, tak? Jest reakcja naszego ciała na to, żeby to coś, co nam nie sprzyja, jak najszybciej wydalić z naszego organizmu. I tak samo jest z emocjami. Jeżeli one się pokazują, jeżeli są intensywne, jeżeli wybuchają, one chcą się wydostać z naszego właśnie ciała bolesnego, bo nie wierzę, że my mamy to nosić ze sobą. Po prostu nie wierzę. Ja się przynajmniej na to nie godzę. I ja moimi metodami, którymi pracuję, uwalniam w tym sensie, że uzdrawiam te miejsca. I myślę, że to jest mnóstwo ludzi, którzy pracują takimi metodami, które naprawdę uzdrawiają, a nie tylko uczą, jak akceptować albo jak ignorować wewnętrzne cierpienie. Bo to donikąd nie prowadzi dla mnie. No na ten moment faktycznie przynosi ulgę. Natomiast tak długo jak ta rana tam, ta woda się bąbluje, czyli ten gaz jest odkręcony, ten płomień pod tym czajnikiem cały czas płonie, to niestety to jest taka trochę walka z wiatrakami i wtedy bardzo często ludzie są rozczarowani, zdezorientowani, oni już nie wiedzą, co mają robić, właściwie jak sobie pomóc, rozpuszczają to, akceptują, a to i tak nie przynosi ukojenia, za jakiś czas znowu się historia powtarza i to tak się będzie powtarzało i powtarzało i powtarzało, dopóki my z tymi ranami się nie zmierzymy w tym sensie, żeby, mówię, ta rana wymaga, oczekuje albo domaga się opowiedzenia tej historii, ale opowiedzenia i wyrażenia, odreagowania wszystkich
zablokowanych biologicznych emocji. Mam nadzieję, że to komuś się przyda, żeby zrozumieć proces tego wewnętrznego cierpienia i tego istnienia ciała bolesnego w sobie. No mówię, troszeczkę moje podejście jest troszeczkę inne, ale to jest, mówię, wynik moich obserwacji i moich doświadczeń i później pracy z klientami, którzy właśnie dzięki temu wypuszczaniu bardzo transformują się. Tylko mówię, to nie są wydarzenia, to są procesy. To się nie zadziewa za jednym jakby takim spotkaniem z tym. Czasami tak, ale czasami te grube rzeczy, które gdzieś tam głęboko w nas są poutykane, musimy poświęcić temu czas, uwagę i swoją energię. Także bardzo dziękuję za dzisiaj i bardzo dziękuję w ogóle za te cudowne inspiracje, które od Was dostaję. Bo Wasze pytania, Wasze rozmowy z Wami są dla mnie niezwykle, no to są takie momenty, ja lubię mówić, więc osoby, które ze mną rozmawiają, zapraszam. Jeżeli chcecie, mówię, ja mam w swojej ofercie taką 30-minutową darmową konsultację, jeżeli macie tego typu rozterki, tego typu tematy, zapraszam, piszcie do mnie. I w ogóle przy okazji chciałabym Wam serdecznie podziękować, bo mój kanał na YouTube przekroczył 2000 subskrybentów, co jest dla mnie niezwykle wzruszające, bo zakładając go tak naprawdę chciałam tylko mówić o tym, co czuję, tak? Chciałam dzielić się moimi doświadczeniami, tym jak ja borykałam się i jak nadal gdzieś borykam się z moją wewnętrzną przemianą, więc chciałabym jeszcze raz Wam serdecznie podziękować. Osoby, które poczuły, że na moim kanale jest coś dla nich, będę bardzo wdzięczna za kolejne subskrypcje, za komentarze, za Wasze interakcje, za łapki w górę, jeżeli komuś się to podobało, bo to też powoduje później, że trafiam do większej ilości ludzi. Jest to dla mnie niezwykle takie satysfakcjonujące, dające mi takie poczucie, że to ma sens, to co robię, to że siadam, przepraszam, nagrywam, montuję to później gdzieś i wypuszczam w świat. Jeżeli to komuś sprzyja, pomaga, bardzo się z tego cieszę. Jeszcze raz Wam bardzo gorąco dziękuję za to, że jesteście, bo to daje mi poczucie sensu tego, że to, co robię, ma jakiś sens, tak, dla kogoś. Także ściskam Was bardzo serdecznie i życzę owocnej pracy ze sobą. Jeżeli macie ochotę, kontaktujcie się ze mną. Jeżeli chcielibyście spróbować pracy ze mną właśnie w poszukiwaniu tych punktów, tych wszystkich miejsc, które domagają się uzdrowienia, zapraszam do kontaktu. Na pewno pod filmem będą wszystkie informacje. Także jeżeli chcielibyście na przykład, nie wiem, odwzajemnić, tak, odwdzięczyć się za te, czujecie taką potrzebę, bo oczywiście to jest absolutnie dobrowolne, to stworzyłam taką możliwość, że można postawić mi kawę, taką wirtualną kawę, ale będzie mi bardzo. Także dziękuję Wam jeszcze raz, ściskam i do zobaczenia następnym razem. Pa!